Wójt Włodzimierz Popiołek, wójt gminy Kołobrzeg, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie wójcie. Witam pana redaktora, witam szanownych państwa. Panie wójcie, mieliśmy ostatnio być okazję na wycieczce w Dźwirzynie i tam udało nam się zobaczyć wielką konstrukcję. Ona dość futurystycznie wygląda na plaży. Pale wydostają się z piasku plażowego i tam będzie biegła ścieżka rowerowa. Dość zaawansowana jest ta inwestycja. Możemy się dowiedzieć, kiedy ona się zakończy? Bo już pytają nasi czytelnicy, bo już tam rowerem by chcieli jeździć. Mam nadzieję, że się nie pomylę, jeżeli powiem, że ona ma planowy czas zakończenia do końca maja, tak? No, futurystyczne, no tak faktycznie na ten moment to wygląda, bo są bite pale i tutaj poprawka to nie jest na tyle na plaży, co jest na, my to nazywamy, no, patelnia bardzo często potocznie, ale to taka, no, takie wydmy, które są już za plażą. Rozumiem. Bardzo fajny teren i dlatego zależało nam na tym, żeby przez ten najbardziej atrakcyjny teren puścić tą ścieżkę rowerową, zwłaszcza, że tak nie do końca mieliśmy inne wyjście, nie? Ale więc wygląda to ciekawie, to na pewno będzie malowniczy teren. No tak? Ja jestem pewien, że będę z tego dumny i mam też nadzieję, że wszyscy mieszkańcy będą z tego dumni. A to nie jedyna inwestycja rowerowa, jaką robicie, bo tak jeżdżąc tutaj nasz kolega redaktor Przemek Gryń, który jeździ rowerem praktycznie wszędzie, ile tylko mróz nie doskwiera za specjalnie, już był również na ścieżce prowadzącej skorzysta do Błotnicy, tam również inwestycja jest dość spora. Tak, ten drugi etap skorzysta do Błotnicy, dokładnie to za chwilę, bo oczywiście mamy już na to środki, jest projekt, wszystko jest, tylko jesteśmy w trakcie przetargu. Pierwszy etap natomiast z Kołobrzegu do Korzystna już jest w trakcie wykonywania i tutaj wykonawca, podobnie jak w tym poprzednim przypadku, ma czas do końca maja. Można by sobie zadać pytanie, no okej, są pewnie inne rzeczy ważniejsze. Dlaczego akurat robimy ciągi pieszo-rowerowe? Tutaj w przypadku Korzystna, no ze względów bezpieczeństwa, tam ludzie chodzą normalnie, zwyczajnie drogą. A ponadto dostaliśmy na to dofinansowanie i to duże dofinansowanie, więc jest silny argument i podobnie zresztą w Dźwirzynie, tak? Mamy na to dofinansowanie unijne. Tutaj w jednym przypadku jest to Euroregion Pomerania, w drugim te zintegrowane inwestycje terytorialne, tak roboczo. Więc no, robimy tam, gdzie po prostu zaoszczędzimy troszeczkę pieniędzy, a tak myślę, że w roku kolejnym, czyli w 2019, te, no trudno mieć zaoszczędzone, ale te niewydane pieniążki, które wrócą do nas w postaci dofinansowań, zaangażujemy w inne, mam nadzieję, nasze już miejsca. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że zainteresowanie tym jest dość duże, bo jak piszemy na portalu tak zajawkowo, no bo inaczej się nie da, bo to przecież realizowane inwestycje, to cieszy się to przeogromnym zainteresowaniem, tak więc te ścieżki rowerowe to oczko w głowie wielu osób, dlatego że turystyka rowerowa, w ogóle aktywne spędzanie czasu cieszy się dużym zainteresowaniem. Natomiast jak jesteśmy jeszcze przy inwestycjach, to nie sposób nie powiedzieć o decyzji środowiskowej, którą ma wreszcie jedna z galerii. Karuzela, o, tak. Bodajże jest w budowie. Tak. To już jest. To już jest, ona się uprawomocniła. Jest w drodze też następna, mam nadzieję, pozytywna decyzja. Będzie 9 lutego, chyba jest czas, jeżeli tam się nic nie dokona, takiego niespodziewanego, czy jakiś protest, coś, to też będzie wydana. Są to dwie firmy, tak żeby Państwu przybliżyć. Jedna, Karuzela, która właśnie tą decyzję już ma, to ona od tej drogi do Budzistowa, patrząc od Kołobrzegu, jest głębiej, a przy samej drodze jest firma, skrótowo MMG, tak? I obie te firmy mają już inne galerie, które funkcjonują i dlatego no, zakładam, i tak jak rozmawiałem z przedstawicielami jednej i drugiej firmy, są to firmy po prostu poważne. Mhm. Czyli myśli pan, że jednak dojdzie to wreszcie do skutku, bo to się ciągnie? No, zrobienie czegoś większego, no to już ja też widzę po swoich przedsięwzięciach, to bywa tak, że czasami przez 3 lata się ledwo dojdzie do pozwolenia na budowę. Czasami bywa, że i nie dojdzie się do tego pozwolenia, nie? Rozmawialiśmy z burmistrzem Gościna, Marianem Sierackim, który mówi, że będzie musiał ograniczać ciąg zaplanowanych inwestycji. W tej sprawie będą musieli się zebrać radni Gościna, no bo niestety okazuje się, że zaplanowane środki w budżecie, budżet był tworzony jesienią, okazuje się, że są nieadekwatne do oczekiwań rynku budowlanego. A jak to jest w gminie Kołobrzeg? Z tych inwestycji dużych, dotychczasowych, myśmy mieli troszeczkę szczęścia. Tutaj jakby zaplusowało to, że odpowiednio wcześniej na przykład zrobiliśmy przetarg na tą ścieżkę w Dźwirzynie, dlatego że ona wyszła nam nawet taniej niż mieliśmy przewidziane pieniądze. Proszę sobie to wyobrazić. Wygrała firma Prin, taniej mówię, i to był tak bardzo, bardzo na plus. Następny przetarg, który był na Korzystno, ten pierwszy etap tej ścieżki,
też wyszedł taniej niż mieliśmy przewidziane pieniądze. Dopiero ten kolejny, no to właśnie nie wiemy. Jesteśmy w trakcie. Natomiast Gościno prawdopodobnie weszło już w ten czas nasycenia dużo, dużo bardziej, tak? My z tych naszych inwestycji mamy ten drugi etap tej ścieżki. Jak pan pamięta, jak chodzi o to Centrum Sportów Wodnych, ono też tam już baliśmy się, bo była cena nawet 15,5 miliona. No widziałem 14 i kawałek. Tak, tych postępowań. Tak, a ostatecznie wyszło nam za 11,300. No kurczę, myślę, że mamy tutaj dużo, dużo szczęścia, no niezależnie od tego, żeśmy odpowiednią pracę włożyli, żeby tak się stało. Za nami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, u was też w całej gminie widziałem, graliście, 22 tysiące chyba zebraliście. No myślę, że nawet trochę więcej, bo tam poschodziło, no, to pani Małgosia Hirby lepiej to powiedziała dokładniej, natomiast no głównie to zasługa właśnie naszego działu promocji, który bardzo, bardzo ładnie tutaj zapracował, no i siłą rzeczy. No, mieliśmy strongmanów z Serbii, mieliśmy w Dżonowie, mieliśmy w innych miejscach, gdzie nasi mieszkańcy włączyli się skutecznie i właśnie uzbierali troszkę tych środków. Tak więc jest dobrze. To panie wójcie, teraz porozmawiajmy, gdzie będzie źle. Śmieci. Muszę pana o to zapytać ze względu na to, że widać, że we wszystkich gminach na pewno jest tak, i w Gościnie, i w Ustroniu Morskim, tam zaczynają się komplikacje. A jak pan myśli, jak to będzie wyglądało u was w gminie Kołobrzeg i jak wam się układają rozmowy z zielenią miejską, o ile takie są? Są. My i Zieleń miała tego świadomość. Dość dokładnie ich kontrolujemy, jak chodzi o te dostawy, tamte wagi, to wszystko naprawdę dokładnie sprawdzamy. No i myślę, że dlatego właśnie oni, to znaczy Zieleń Miejska, z nami zaczęła rozmawiać, pan Malinowski konkretnie, po partnersku, tak? No i jasne, że oni pokazali, że będzie to cena pewnie wyższa, natomiast na ten moment jest ciężko powiedzieć, o ile wyższa. W związku z tym myśmy na ten czas postanowili tej ceny nie podwyższać. No, ta cena okaże się do podwyższenia, jaka jest, no, tak naprawdę na koniec tego roku. I wtedy, no, być może w roku kolejnym, na kolejny rok właściwie dokładnie mówiąc, trzeba będzie tą cenę podwyższyć. Natomiast na ten czas, no, traktujemy, że to jest taki troszeczkę przejściowy okres, bo tutaj jest wiele jeszcze niewiadomych, bo to jest kwestia ilości, kwestia tych dwóch nowych sortów, które doszły, tak? I no, ciężko jest powiedzieć, o ile będzie więcej, tak? W związku z czym z radnymi wspólnie podjęliśmy decyzję, że na ten rok nie podwyższamy tej ceny. Czyli to jest jeden rok, a de facto rzecz biorąc, jak wyjdzie więcej? No jak wyjdzie więcej, no to będzie musiał to pokryć budżet gminy. Aha, czyli to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, nie jest to proste, natomiast myśmy dali to na komisję budżetową, no i komisja doszła do wniosku, że nie warto nawet tego na radę stawiać, tak? Bo to jest jakby z góry przegrane. Dlaczego pytam? Bo mamy takie przypadki, no nie do końca dotyczy gminy Kołobrzeg, bo gmina Kołobrzeg jest tutaj szczęśliwie, że tak, ceny wody na powiecie są dość wysokie, tutaj ratujemy się dopłatami gmin, tak, całkiem niemałymi, bo to są dość duże pieniążki, które gminy dopłacają. No a teraz dojdzie jeszcze problem śmieci. Tak jak rozmawiają mieszkańcy, za wodę trzeba zapłacić, za prąd trzeba zapłacić, za gaz trzeba zapłacić, za chwilę zabiją ludzi śmieci i się okaże, że zabraknie 500+ i tego wszystkiego w ogóle. Znaczy, nie wiem, czy aż taki scenariusz, natomiast jak chodzi o wodę, my jesteśmy w jednym koszyku, że tak powiem, z miastem. Miasto jako strona dominująca w tej spółce, no siłą rzeczy, gdyby podwyższyła nam, to podwyższyłaby sobie, bo to jest jakby powiązane w ten sposób, że my mamy taką stawkę, jak ma miasto, tak? Mm-hmm. I no, na ten czas nam to bardzo, bardzo pasuje, jak chodzi o wodę. A tak? Ze śmieciami takie można? Ze śmieciami niestety nie udało nam się zawrzeć takiej umowy, więc ona jest taka po prostu inna i w tym momencie przyjdzie nam pewnie dopłacić, nie wiemy ile, dlatego jest jeszcze raz tu kolejny, dzisiaj powtarzam, że dlatego czekamy, jak się okaże, jaka to będzie podwyżka, no to wtedy po prostu podejmiemy taką decyzję.
A panie wójcie, tak jeszcze rozmawiając, bo dość głośno się ostatnio zrobiło na temat przenosin urzędu miasta Kołobrzeg, bądź jego rozbudowy. Jest tutaj w Kołobrzegu opcja, która mówi o przenosinach. Była taka dyskusja, pan w niej uczestniczył, jak pamiętam, dotycząca tego, że ewentualnie urząd gminy mógłby się również przenieść, to była taka propozycja, tak. I również mieć swoją siedzibę w takim nowym gmachu. Jak pan się zapatruje na to dzisiaj? Znaczy, pyta pan osobiście, czy jako gmina? To jedno i drugie, to ciekawe. Znaczy, faktycznie to myślę sobie, że większość mieszkańców nie miałaby nic naprzeciwko temu, żeby urząd gminy mieścił się tam, gdzie mieści się urząd miasta, a niedaleko na przykład starostwa. Czyli za jednym podejściem mogliby wszystkie te urzędy, gdyby była taka potrzeba, odwiedzić. Natomiast, tak jak powiedziałem wtedy na tej komisji, to akurat było, to my po prostu poczekamy na decyzję miasta, bo jesteśmy od nich naprawdę zależni. Co powiem, to tylko tyle dopowiem, że my już rozważaliśmy budowę nowego urzędu. Z bardzo prostego powodu. No i tutaj nie powiem, jakich kryteriów nasz urząd nie spełnia, bo nie spełnia wszystkich praktycznie, w związku z czym jest konieczność pobudowania nowego urzędu. Myśmy mieli koncepcję zrobienia tego w Budzistowie. Natomiast wstrzymaliśmy się, i to mówię, śmy się, za Orlikiem. Tam jest, mamy fajną działkę, obok będzie też to, co planujemy, czyli ta ścieżka historyczna i to jest dobre miejsce. Natomiast centrum miasta, myślę, że dla większości naszych mieszkańców jednak by była do zaakceptowania. Nie? Dlatego też wstrzymaliśmy się, mówię śmy się, bo jest to uzgodnione przynajmniej z większością radnych, czyli z klubem, że poczekamy, co miasto postanowi i wtedy bądź dołączymy się do nich i to wtedy ta decyzja zostanie podjęta. Aha, czyli jest opcjonalnie taka możliwość. Jest. A gdyby urząd się nie przenosił, a został w tym miejscu, w którym jest i się tylko rozbudował, to też jest taka możliwość, żeście się tam przeniesie? To znaczy, o tym się mówiło. To właśnie ten wariant, wydaje mi się, dla nas, dla mnie, dla mieszkańców, jest lepszy. Jest bardziej optymalny. Bardziej optymalny. Czyli ten wariant, czyli tam przy katedrze. Pozostanie ratuszowy. No to jest tradycyjnie. Powiem tak, na przykład mamy te nasze 50. rocznicy. Wiele osób przychodzi i mówi, 50 lat temu tu w tym Urzędzie Stanu Cywilnego nasi mieszkańcy to są Kołobrzeżanie w istocie, tak? I oni zawsze sentymentalnie będą związani z tym Kołobrzegiem i z centrum miasta również. Panie wójcie, to skoro pan mówi tak, to zapytajmy również i dalej, to może faktycznie idea połączenia miasta z gminą to jakaś słuszna idea. Ja mogę deklarować pewne rzeczy w momencie, kiedy mam jakby skonsultowane je z mieszkańcami, a co najmniej z radnymi. Tej konsultacji nie mam, w związku z czym nie mogę tego powiedzieć. Mieszkańcy chcieli się łączyć z Kołobrzegiem. No, to znaczy, myślę, że część mieszkańców pewnie by była za tym. No bo to jednak, proszę zobaczyć, gdzie przyjeżdżasz, do Dźwierzyna, gdzie przyjeżdżasz, do Grzybowa, gdzie przyjeżdżasz, do Kołobrzegu, tak? Bo to tak by pewnie zafunkcjonowało. No tak by było, tak. No. Ewentualnie no byłyby dzielnice. Myślę, że część by się przychylała ko temu. Natomiast to by trzeba na przykład zapytać mieszkańców. My się z tym liczymy, bośmy rozmawiali tu z panią, znowu wracam do pani Małgosi Hir, żeby właśnie zrobić rodzaj, nie referendum może, ale takiej ankiety, która by podpowiedziała nam i wtedy ja wiedziałbym, co panu redaktorowi powiedzieć, a w tym momencie mam tu kłopot. Pytam, dlaczego pytam? No bo tak, wiele rzeczy musi pan załatwiać ze spółkami miejskimi. Generalnie... Praktycznie wszystkie. W dużej części jest to jeden organizm. Trzeba przyjść i tłumaczyć, tak, dlaczego korzystno. Przecież to praktycznie Kołobrzeg, różnica jest tylko znaczka administracyjnego. To samo między Grzybowem a Radzikowem, tak, to jest tylko kwestia jednej miejscowości Korzyścienka, tak. Które tam się de facto rzecz biorąc znajduje. No i tak została ta gmina okrojona kiedyś. Pełna zgoda i to zawsze powtarzam, że jedna infrastruktura praktycznie, czy śmieciowa, czy wodna, czy drogowa, czy jakakolwiek inna, tak? Więc to jakby przemawia na korzyść. Zostaje chyba kilka szkół, które prowadzicie, nie wiem, a i tu właśnie się zaczyna troszkę kłopocik. Dlaczego? Dlatego, że te miejscowości głębiej od morza, dobrze by było i na pewno będziemy o to zabiegać, żeby one nie zostały w żaden sposób pokrzywdzone, no bo tu się stanie na przykład kiedyś Kołobrzeg, hipotetycznie, tak? A oni, co z nimi? Na przykład co z Żonowem, co z Rozcięcinem? No nie możemy o nich zapomnieć, to jest ciągle nasza gmina i musimy tutaj o nich zabiegać. Ciekawe takie konsultacje będą pewnie wyglądały, coś mi się wydaje. Też tak myślę, natomiast to tak czy inaczej rozstrzygnie się pewnie w następnej kadencji, więc...
Czyli coś takiego pan rozważa, żeby zapytać mieszkańców, co o tym sądzą? Ja mam taki zwyczaj, że wszystkie opcje rozważam po to, żeby wybrać najlepszą, zawsze w konsultacji z mieszkańcami. Jasne. Proszę Państwa, wójt Włodzimierz Popiołek, wójt Inny Kołdrzyk był naszym gościem. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję szanownym Państwu.